Cześć wszystkim z tej strony pomidorowy.pl oraz Juju. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej pogadance na naszym kanale. Jakkolwiek to brzmi. Zabawna kwestia, jestem chwilę po streamie z Tomb Raidera. Ja to nagrywam od razu na szybko. Który na nie żywo. Wypalił. Który oczywiście nie wypalił, dokładnie. I o mój Boże, zostaliśmy zbombardowani nowym gameplayem do Crash'a 4. Wiecie, co to oznacza z naszej strony? Małe omówienie. Tak więc, co? Lecimy z koksem. No dawaj, włączaj. Zaczynamy od pierwszego gameplaya z kanału PS5 Trophies. Crash Bandicoot 4 It's About Time Preview. Dino Dash Gameplay. Dobra, włączaj, bo się nie mogę doczekać. Kuźwa mać, przepraszam, że ja tutaj zatrzymam, ale ja pierdzielę, co to w ogóle jest? Ten poziom... Nie wiem, czemu początek poziomu już mi się podoba. Dobra, włączaj dalej. A jak skomentujesz muzykę albo coś? No, muszę jeszcze trochę posłuchać, ale mi się podoba. Ja pierdzielę! Sam poziom trochę mi się kojarzy z tym jednym poziomem z Crash'a Tag Team Racing. Chyba wiem nawet z którym. No. Mi z kolei troszeczkę, nie wiem czemu, przypomina mi się, jakbyśmy przechodzili czasy prehistoryczne, tylko że troszeczkę w innej odsłonie. Może i tak. Bo to jest, w sumie to są czasy prehistoryczne, trochę w innej odsłonie. I nie wiem czemu, ale mi to trochę przypomina zerżnięcie z Królika Bugsa Zagubionego w czasie. Bo coś podobnego było, pamiętam. Dobra, lecimy dalej. W ogóle te muchy są mega fajne. Nie? Fajnie to zrobili. To są jakieś żuki. Nie, to są muchy zmutowane jakieś. Albo jakieś komary. Mi to wygląda na jakiegoś żuka latającego. A ta w ogóle rosiczka, co ona tam pluje? Też jest dobrze wykombinowana. No. Jestem ciekaw, czy w ogóle te normalne roślinki wrócą do tego poziomu. Zobaczymy. W ogóle też jest ciekawe, że jak rozwalisz sobie skrzynkę z Wumpasami, to Wumpasy się same zbierają. A no, to jest też dobre, no. Nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie tutaj takie są. Dobra, lecimy dalej. Tak. Zatrzymaj na chwilę. O, właśnie w dobrym momencie zatrzymałeś. Jak Crash skacze, to pod nim jest takie kółko żółte, co nie taki cień. No, ale widać, że w tej gierce nie będzie w ogóle tego systemu żyć. Może i będzie, tylko może jakiś, nie wiem, licznik śmierci czy coś. No ale wiesz, bo jakby tutaj byłoby napisane, że Crash, nie wiem, ma daną ilość życia, tutaj jest jakby licznik śmierci bardziej pokazany. W sumie racja, ale to też ciekawe właśnie, jak skacze, to jest takie przynajmniej ułatwienie, ale nie, to jak będzie, się skacze. Ale to będzie przesrany poziom robić na 100%, 681 łupasów. Ja się w ogóle dziwię, że je trzeba zbierać, chociaż myślę, że to chyba nie będzie aż takie istotne. O ja pierdziele. No pewnie do jakichś trafek to będzie. To chyba ogólnie jest, żeby... W poziomie pokazywało, ile jest Wumpasów. I pewnie, no tak jak mówisz, do trofki, co nie? Na 100% do trofki to będzie, jak nic. O, i pościg jest. Z Crash'a Trójki normalny, nie? Ja się czuję, jakbym mu Crash'a Trójki oglądał, typu innego. Bo tutaj sekcja 2D, coś co od Crash'a jakby nigdy nie odstaje i od większości platformówek.
Podobają mi się mega te takie właśnie zielone bąble wyskakujące. Nie wiem czemu, mi się... Ale nie wiem czemu, wydaje mi się, że z tymi bąblami będzie jakaś też troszkę, że trzeba będzie jakoś szybko ominąć czy coś. No. O, i ta specjalna maska została stracona. Ale ta scenaria jest, jaka ona piękna jest. No bo koleś Lamus jest. Koleś Lamus jest, ginie co 2 sekundy. O 15 ma, widzisz? To właśnie też nie zauważyłem. Ale te grzyby są podejrzane. Mi się wydaje, że z nimi też jakaś prawka będzie. Ale... To jest... Biedny Dinuś w sumie. Ej, dobre! Dino Dash poziom. Dobre to było. Ej, no to było fajne. Więc reasumując i podsumowując, Dino Dash, piękny poziom. Tak. Ja nie... Fajne to zakończenie z tym crashem, ale ciekawe, czy jest jakieś podsumowanie tych. Szczerze nie... Skrzynek czy coś na końcu. Nie mam do czego się przyczepić, lecimy dalej. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie ta pogadanka będzie na tym wyglądać, czyli nie będę miał do czego się przyczepić. Zobaczymy jeszcze. Teraz No Way Out. Kolejny poziom. To coś, co było widać już na pierwszym gameplayach. Tutaj mamy spowalnianie czasu, czyli tak jak w tym Mind Over Mutant było z jednym tym mutantem, z Grimly dokładnie. Lepszy. Nie lubię tamtego mutanta. To jest tak przez... To ale, trochę... Ale no, to będzie trochę przesrane, nie powiem, że nie. Tam widzimy jakiś... No. O nie, tylko nie te pancerne. Jezu, jak ja ich nie lubię. O Jezu. Dobra, runda bonusowa. Tak. Co? To tylko pokazuje, że Drafa Cortex miał od początku chuj. Ej, to tylko pokazuje, że teraz to jest od początku miał chujowy pomysł. Wiesz, to jest takie jak ulepszenie teraz. O, dobrze. Ale ile tu kombinacji trzeba będzie robić? O Jezu, to mi się już nie podoba. Dobra, to jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Oj, to chyba będzie jedna z trudniejszych gierek do procentowania zaraz obok Mind Over Mutant. Ale zaraz chyba z fajniejszych, nie? No, o wiele fajniejszych. No. Ale podoba mi się to, że zrobili nowy typ przeciwników, że już wiesz, nie ograniczają się tylko do tych asystentów Cortexa. To jest właśnie fajne i za to wielki plus. Co? Cofnij sobie. Co on zrobił? Zobaczmy. No co, pomachał Crashowi. Przyjrzyj no. się jemu, jak on wygląda. No? No co, jak on wygląda? No nie widzisz? Nie. No tak mi... Nie, ja bym powiedział, że to jest jakaś, nie wiem, wersja engine na sterydach. Ej, ale sprytnie to zrobili. Ja coś czułem, że oni tak, że mam takiego trolla, że wiesz, jest wodospad i za wodospadem skrzydli schowają, nie? Zobaczmy.
Ciekawe, czy będzie miał wszystkie skrzynki ten typo. Dobrze, dobrze mi tak. Snow way out complete. O! A, czyli można jeszcze replay zrobić poziomu, czyli nie musisz wychodzić z poziomu, żeby jeszcze raz w niego wejść. Ciekawe. Dobry patent. O, i tutaj mam gameplay Cortexa trochę w gorszej jakości od tym razem Ateria CTR. Więc let's do this shit. The bandicoots are en route. I must reach the spot. To jest ciekawy patent. Ale czemu Cortex ma 975 moonpassów do zebrania? Ale to jest dyskryminacja, Cortex ma więcej moonpassów, co to ma być? On ma gorzej. No właśnie, ma chyba lepiej pod tym względem, bo ja moce moonpa lubię zbierać. Ale coś mi się wydaje, że ta gra definitywnie nawet Twinsa nic nie przebije. Teraz tak myślę. Ale wyobraź sobie, co to będzie z polskim dubbingiem. Znaczy, tfu, sorry, jakim dubbingiem, z napisami. Patrz, jakie to jest przerąbane trochę tutaj. Ale trzeba wykorzystać tego Dasha. Nawet cutscenkę zrobił. Aha, bo już rozumiem. Na Cortexa, co nie? Że z drugiej strony coś robi. I tu gameplay crasha jest jak ludzi na ten. To są dwie perspektywy. Dlatego jest Cortex. Co tu się stało? O, widzę, że trzeba będzie tutaj klejnotów też szukać. No to za 100% trofki będą. Na 100% trofki za to będą. No, to jest całkiem spoko sprawa. Nie wiem, nie mam... Czyli po raz drugi się utopił. Gdzie ten bonus był? Nie ma. Był tu gdzieś bonus. Dobra, trudno. To co, pokazaliśmy w sumie to, co chcieliśmy. Jakie jest twoje oficjalne stanowisko, bo dla mnie to po prostu jest masakra, co oni zrobili. Jestem w szoku. I liczę na więcej oczywiście z ich strony, mam taką szczerą nadzieję. No a jeżeli wam pogadanka się spodobała, tudzież reaction video, jak chcemy sobie to nazwać, chociaż była to pogadanka, bo trochę od siebie daliśmy. No to mam nadzieję, że się podobało, że fajnie tutaj pozytywnie patrzycie na to wszystko. Napiszcie wasze wrażenia odnośnie Crasha 4. No i cóż, do następnego razu.